kochani, witam Was serdecznie u mnie na kanale i dzisiaj będzie mierzymy. Dzisiaj będę sobie mierzyć ciuchy, takie, w których w życiu nie chodziłam. W sensie, no nie kupowałam takich ciuchów, bo ja crop topy nie bardzo. Uważam, że po prostu no nie mam sześciopaka na brzuchu, więc nie ma co pokazywać, takie jest moje zdanie. Do tego spodnie takie typowe jogery albo dresowe, szersze. Ja wolę raczej leginsy, jakąś luźną, dłuższą tunikę. Ale ostatnio postanowiłam właśnie, a co tam, zamówię przymierze. Może będzie ok. Jak nie, to bluzy zawsze mogę oddać córce, czy tam bluzki i crop topy. No bo w jej wieku wypada, powiedzmy, do spodni z wysokim stanem. Uważam, że będzie to wyglądać możliwe, że lepiej niż na mnie. Chociaż zaraz się przekonamy, bo jeszcze nie mierzyłam tych ciuchów. Na razie założyłam tylko na siebie białą, taki właśnie krótki crop top 100% bawełny, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, oraz spodnie czarne z takim, one były docelowo z takim srebrnym paskiem z wiszącym tutaj u boku taki łańcuszek, no ale ja sobie zamieniłam na złote, bo jednak wolę złote dodatki. Kiedyś wolałam srebro, teraz złoto, no wiecie, z wiekiem wszystko się zmienia. Także pokażę Wam, jak wygląda w tym pierwszym zestawie. Ocenimy sobie wspólnie. Spodnie są fajnej jakości, fajny materiał, taki fajny na lato, także myślę, że są ok. Bluzeczka, no bawełniany, krótki crop top. Zobaczycie. Także zapraszam na mierzymy. I tak, pierwszy zestaw, który założyłam, no tak przypadkowo po prostu, to jest ten biały crop top. No i widzicie, no jest on zwykła, krótka, taka bawełniana bluzeczka, fajnie leży, jest cienka. Tam jest poniemalu biała, ale najlepiej cielisty biustonosz, wtedy wygląda to ok. Te spodnie natomiast są super. Mówię, one miały w początkowej fazie srebrny ten łańcuszek, natomiast ja sobie zamieniałam na złoty. No i one są zakończone też, nie widać tutaj, zaraz Wam wrzucę zdjęcie, bo już nie wiem się dalej jak udalić, żeby było widać montaż, więc zaraz Wam wrzucę tutaj zdjęcie, jak te spodnie dokładnie wyglądają. One są tutaj z takim bardzo wysokim stanem, tutaj nie są za bardzo dopasowane, więc fajnie, bo wiecie, nie ściskają, tu wyglądają tak, na tyłku układają się fajnie, nic nam nie wchodzi, także powiem Wam, może się przekonam do takich spodni, zobaczymy, kto to wie. Dajcie znać oczywiście, co Wy o tym sądzicie. Podoba mi się też to, że one są właśnie takie wysokie i nie widać jednak tego brzucha, także nie ma nic tak naprawdę na wierzchu. Plus. Same spodnie natomiast prezentują się tak, one są takie do kostki, można sobie właśnie podnieść jedną nogawkę trochę wyżej lub niżej, fajnie wyglądają, podobają mi się w sumie nawet. No i zamówiłam sobie 4 różne crop topy, takie krótkie, wszystkie w rozmiarze S albo uniwersalnym. Czy się wcisnę? Nie wiem, jak mówię, nie ja, to zawsze zostaje mi córka. Pierwszy to jest taki słodki, różowiutki, nie wiem, czy mi za bardzo będzie pasował, no ale cóż, z napisem cute, no jest przesłodki, tu ma takie usta. Także taki fajny, uniwersalny, krótka, po prostu zwykła bluza, wiecie, taka na co dzień do biegania, na lato. Myślę, że będzie fajnie wyglądać, mówię, jak nie na mnie, to na córkę. Ta różowa bluza natomiast prezentuje się tak, no one mają wszystkie dość, tak wszystkie, mi się wydaje, one wszystkie będą mieć takie dość krótkie rękawy, więc lepiej wyglądają, na pewno mi się wydaje podwinięte. Jeśli chodzi o długość, to też ma właśnie taką, że póki normalnie funkcjonujemy, to nie widać nam tego brzucha aż tak, więc znaczy w sumie go w ogóle nie widać, dopiero jak zaczynamy gdzieś tam machać rękami i coś tam, no to wtedy on tam wystaje. Natomiast do takiej długości spodni z wysokim bardzo stanem, no to są, jest taka bluza ok. Jak założymy sobie natomiast kaptur, no to ona się wtedy automatycznie podnosi, no i wtedy mamy więcej ciała na wierzchu, ale myślę, że ten kaptur służy głównie jako ozdoba, więc nie jest źle. Na pewno jest tutaj szeroka dość, więc trzeba właśnie uważać przy każdym tym ruchu, żeby nam się za bardzo nie podniosła. No i tutaj namiściona też nam się przez to skraca, no bo ona jest tutaj szeroka. Widzimy, ona nie ma żadnego ściągacza, nie ma też żadnych sznureczków, żeby móc sobie to ściągać, więc ona jest taka luźna, prosta.
Dajcie znać oczywiście, co o tym sądzicie, jak się Wam takie coś podoba. Kolejnym crop topem, też z kapturem, ale już taki troszkę grubsza bluza, czarna, krótka, no boyfriend, no problem, taka wiecie, ironiczna. Rozmiar uniwersalny, nie, rozmiar SM, Made in UK, o proszę, wyprodukowane tutaj, 95% elastanu, poliestru i 5% elastanu. Czyli ona jest taka grubsza i tutaj jest na futerku, takim delikatnym, wiecie, fajne taki, bo taka na chłodniejsze wieczory, pomimo tego, że jest bardzo krótka, więc nie wiem, jak to się sprawdzi, więc bierzemy. Ta czarna z kolei prezentuje się tak, na pewno ona jest zdecydowanie mniejsza tej różowej, pod względem takim, że tutaj rękawy są bardziej dopasowane, one są owszem może troszkę dłuższe, ale są tutaj dość ciasne, więc ta na pewno raczej pójdzie w ręce mojej córki, ale tak to długość ma fajną, tutaj nawet lepiej leży, bo wiecie, jest ten ściągak, nie mamy tej obawy, że nam się to będzie gdzieś tam rozchodzić, jak zawieje czy coś, że nam się to podwinie, czy ten jest o tyle na pewno lepsza od tego, że od tamtej właśnie różowej, że wiecie, no nie ma tego, ten kaptur też jest taki bardziej praktyczny, że tak powiem, można sobie ściągnąć go tutaj za sznureczki i ta bluza wtedy nam się też tak bardzo nie podnosi, jak było w przypadku tej różowej, także myślę, że jakościowo, gatunkowo i bardziej taka praktyczna to jest właśnie z tego fasonu, czyli ze ściągaczem tutaj na dole. Kolejną rzeczą, jaką zamówiłam, są to spodnie. Spodnie jakieś również w życiu nie chodziłam, są to takie zwykłe, szersze, cieńsze spodnie na lato, wywijane, podwijane tutaj na gumerce, takie luźne. Jest to rozmiar, zaraz Wam powiem, 1, czyli SK pewnie, i w składzie Made in Italy, czyli z Włoch niby. W składzie jest 95% bawełny i 5% elastanu, więc powinny się fajnie ciągnąć, jedne co to są dość cienkie, także zobaczymy, czy będą prześwitywać, czy też nie. Sprawdźmy. Te spodnie, drodzy kochani, prezentują się tak, no nie czuję się w nich najlepiej, nie jest to mój fason, mam wrażenie, że one mega, mega poszerzają i tutaj biodra i uda, no i ta długość mojej łydki raczej nie współgra. Także myślę, że te spodnie oddam. Oczywiście przymierzam już do swojej bluzki, no bo do crop topu to już na pewno się nie nadają, one nie mają takiego wysokiego stanu. Ja mówię, no sześciopaka nie mam, więc dla mnie nie. Ale do takiej bluzki, jeżeli ktoś ma szczuplejsze uda, to myślę, że mogłyby być. No mówię, no ja się w nich nie czuję, ale dajcie znać, jak Wy sądzicie, co o tym myślicie. Tak wyglądają. Więc kolejnym rzeczą, którą też w życiu bym nie zamówiła, normalnie, ale co tam, raz się żyje, nie? I którą na pewno córce niestety, ale nie będę mogła oddać, bo ją w życiu w czymś takim z domu nie wypuściła, bo ma jednak 11 lat, nie 20, więcej, więc to jest taki crop top, on jest tutaj usztywniany, z biustonoszem już wbudowanym i tutaj jest cała koronka. Myślę, że do wysokich spodni nie będzie za bardzo prześwitywał, no takiej żakiecie myślę, że może fajnie wyglądać, także zaraz sobie to zobaczymy i sprawdzimy. Ten czarny natomiast crop topik prezentuje się tak sam, mówię, no jak dla mnie są trochę za bardzo odsłaniające wszystko, ale myślę, że na przykład do innego kroju spodni albo do takiego krótki jakaś katana, jakaś czarna albo coś, myślę, że nie wyglądałoby to źle, tak prezentuje się tak, no jak dla mnie jest on trochę za bardzo odsłonięty, wiadomo, no nie możemy do niego już założyć bielizny, ale tu ma biusto już usztywniany, więc nie, że tak powiem, nie jest on wymagany, no ale wygląda to w ten sposób. Myślę, że nawet nie najgorzej. Faktycznie na pewno jest trochę krótszy od tamtego białego, no i odsłania nam kawałek ciała, ale akurat na takiej wysokości, że tak naprawdę no, nie jest to aż tak bardzo, że tak powiem, przeszkadzające, jak na przykład by było to, wiecie, od samego dołu, no bo wtedy to wyglądało już, na przykład, no, moim zdaniem, bardziej wulgarnie, a tak to wygląda, to jeszcze ok,
i można, myślę, tak wyjść. Dajcie znać koniecznie, co o tym sądzicie. Mamy również taki biały crop top z zameczkiem, zapinany tutaj pod szyję, też z kapturem, taki cieńszy troszkę, jak widzę, on jest. Tutaj ma taki srebrny właśnie zameczek i na dole ma też sznureczki, że można sobie ściągnąć przy kapturze też, one są czarne. Rozmiar SM, 95% poliestru i 5% elastanu, czyli tak samo jak ten czarny. I ostatnimi już spodniami w moim zamówieniu są to białe spodnie dresowe. Tak, białe spodnie dresowe, wow. Są to takie zwykłe jogery z kieszeniami, bo chciałam, żeby były kieszenie właśnie, one mają te kieszonki. Jest to rozmiar M, 95% bawełny i 5% spandeksu. W składzie są, jest to taka grubsza troszkę bawełna, więc nie powinna prześwitywać, przynajmniej mam taką nadzieję. To są takie zwykłe, zakończone gumeczką na dole. Także zobaczymy, jak to wygląda. I teraz mamy biały crop top, który jest mega, mega krótką bluzą jednak. I bardzo dużo osłania, bo te spodnie, bo ja go założyłam, tych białych spodni, jako taki komplet dresowy. One też nie są aż tak wysokie, wiecie, chyba żeby tak jakoś podciągnąć, ale no to nie wyglądałoby już. Więc jeżeli mam je tak normalnie na wyższe, ale nie całkiem, no to to jednak odsłania nam trochę tego ciała, więc mówię, w zależności kto co lubi. Jeśli chodzi natomiast o same spodnie, no nie są one takie tragiczne chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Mówię, można je sobie zawsze jedną nogawkę podwinąć jakoś czy coś. Takie zwykłe, luźne na co dzień po domu, czy gdzieś tam wyjść, pobiegać, to myślę, że nie najgorsze. Mówię, no jeśli chodzi o tą bluzę, do tych czarnych spodni myślę, że wyglądałaby trochę lepiej pod tym względem, że one są wyższy stan, więc wtedy nie widać nam tyle ciała. Jeżeli oczywiście chcemy wszystko pokazywać, no to wtedy można właśnie tak sobie to zestawić. Ona ma kaptur, tutaj jest fajna wyściągana, więc wiecie, nie podniesie nam się wyżej, ale i możemy sobie właśnie ściągnąć. Kaptur ma i możemy sobie kaptur też założyć i wyglądamy jak kokonia. Taka miała piżanka, myślę, że jakby była bardziej opalona, w ogóle choć trochę opalona, to lepiej by to wyglądało. I ostatnią już bluzą crop topem jest taki crop top bez kaptura, też z zameczkiem tutaj. Czarny, tutaj ma ściągacz i na rękawkach też ma ściągacz i na pewno to nie jest bawełna, jest to rozmiar M, jest to 20% bawełny, ale 80% to jest poliester, więc to jest taki trochę jak takie dresy dawniej, jak były takie śliskie, no to właśnie taki podobny, ten, tak bardziej jako taka kurtka przewiewna, wiecie, wiatrówki, coś takiego, no to to jest właśnie taki materiał, rozmiar M, chociaż na eBayu, z tego co pamiętam, na aukcji chyba było, że to jest to rozmiar uniwersalny, więc nie był tylko jeden dostępny po prostu. No ale cóż, zmierzymy, zobaczymy, czy jest to dobre, czy nie jest to dobre. No i przede wszystkim, jak ja w tym wyglądam. Ten crop top z kolei jest taki dłuższy jednak, czyli ten biały jednak jest krótszy. Bo widzicie, nawet do tych białych spodni go założyłam i no nie widać nam tyle tego ciała. Owszem, tutaj jest bardziej workowaty, jest szerszy na pewno od tego białego, no przez to, że ten biały był wciśnięty, żeby do góry nie podszedł. Natomiast jeśli chodzi o rękawy, to on już ma w ogóle wybitnie krótkie, więc dużo lepiej wyglądać będzie jednak tylko właśnie w ten sposób, jak go sobie tak podniesiemy. Tutaj jest zameczek, możemy sobie zepnąć pod szyję, bądź też właśnie troszkę rozpiąć. Zależy kto co lubi. Prezentuje się tak, także dajcie znać, co o tym sądzicie. Także kochani, to już wszystko, co dla was dzisiaj przygotowałam. Dajcie koniecznie znać. Co ja tutaj zrobiłam? Jakaś nitka. Już nie ma. Dajcie koniecznie znać, co waszym zdaniem powinnam zatrzymać, co powinnam odesłać, a co dać córce, gdyż, no mówię, dajcie też znać, czy wychodzicie w crop topach, jak się w nich czujecie, dajcie znać oczywiście, jak
Waszym zdaniem ja wyglądam, czy powinnam je nosić, czy jednak zrezygnować. I tak jak do tej pory, luźna tunika i leginsy są lepsze dla mnie. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie i co. Widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku, a za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Buziaki, całuję, pa pa!